Ponoć każda kobieta rodzi się ze skrzydłami, a kiedy życie je połamie, zaczyna latać na miotle. Czasem zastanawiam się, jak to było ze mną. Czy mogę powiedzieć, że całe życie miałam te swoje skrzydła? Bo czy gdyby ktoś przez całe moje życie stał obok mnie, przeżywałby to razem ze mną, to czy powiedziałby, że mam jakikolwiek powód do smutku? Czy może to ja po prostu zbyt czarno wszystko widzę? Nigdy nie potrafiłam wyobrazić sobie was w takiej ciszy. Tacy spokojni, poważni i smutni. Pamiętasz, jak kiedyś, kiedy miałam może 6 lat, zabrałeś mnie na lodowisko, żebym nauczyła się jeździć na łyżwach? Było tak zimno, a ja chciałam już wracać do domu, ale ty upierałeś się, żebym się nie poddawała. Ojej, nic ci się nie stało? Nie, wracałem do domu. Myślałam, teraz cię wywrócimy. No popatrz, a wiesz, dlaczego upadamy? Nie. No, żeby się nauczyć podnosić. Upadłam potem jeszcze wiele razy. A kiedy upadałam, podnosiłam się. Pamiętam tego niby potwora spod mojego łóżka. Jak się wtedy bałam, a ty pokazałaś mi, że czasem życie nie jest tak straszne, na jakie wygląda. W moim pokoju jest potwór. Potwór? Jaki potwór? Kochanie, gdzie jest potwór? W moim pokoju pod łóżkiem. Tak? Ale co ty mówisz w ogóle do mnie? Jaki potwór? Potwór. O, już. Wtedy byłam jeszcze zbyt mała, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Byłam też jeszcze zbyt mała, żeby nie bać się niektórych rzeczy. Strach potrafi zmusić człowieka do wszystkiego. Zniszczyć marzenia, odebrać radość. Człowiek może trwać tak w nieskończoność, przykuty do ziemi ze strachu. Ale prędzej czy później ktoś pokaże ci, że można się z niego wyzwolić. Nie mogę uwierzyć, że udało mi się doprowadzić cię do łez. Jesteś najbardziej roześmianą, żywą i szaloną osobą, jaką znam. Nigdy nie pomyślałabym, że zobaczę cię taką jak dziś. To był taki zwykły dzień, nie wiem, pierwszy albo drugi tydzień szkoły. Nic szczególnego, po prostu dzień. Uwielbiałam ten piórnik, ale w sumie cieszę się, że go wtedy tam zostawiłam. Nie przejmuj się, kochanie. Na pewno się znajdzie. Znalazłam wczoraj. To chyba twoje. Tak, dziękuję. I się zaczęło. Jedno wielkie pasmo nieskończonego śmiechu, przygód i szaleństwa. To wszystko trwało latami. Żyłyśmy sobie w naszym małym świecie. Dalej od kogokolwiek, kto mógłby to uznać za dziwne.
Zdrowia, szczęścia i radości, sławy, bogactw i miłości. Auta, pieska, dzieci, kupę, fajną pracę i hałtę. Spędź mi włosy! Dostanie w pałkę za rok. A teraz życzenie. Jak? Co jak? Jakie życzenie? No nie powiem ci, bo się nie spełni. A masz. Wow! Skąd wiedziałaś? Telepatia. Teraz będziemy jeansowymi siostrami. Och, jak słodko. Powinna się cieszyć. Ty poczuj moją radość. Byłyśmy we dwie przeciwko całemu światu. Zawsze we dwie. By zrozumieć, nie trzeba słów. Pamiętasz, kiedy się poznaliśmy? No tak wolno! A gdzie ci się tak śpieszy? I wtedy pojawiłeś się ty. Wystarczyło nam jedno krótkie spojrzenie. Jeden czuły gest. I nic więcej. Jakbyśmy znali się przez całe życie. Cała ta miłość, jaką dostałam od was wszystkich, sprawiała, że czułam się, jakby żadne granice nie istniały. Oprócz jednej. Chociaż daliście mi tyle psychicznego wsparcia, nie wytrzymałam tego fizycznie. Po prostu nie dałam rady. Przegrałam walkę z chorobą. Mimo wszystko nie dałam rady. Przepraszam. Ale dzięki wam nawet nie wpadło mi do głowy, żeby kiedykolwiek powiedzieć, że życie połamało mi skrzydła. Chociaż to ja połamałam je wam.